potrzebuję dużo czasu, żebym się przygotował. Ile? Pół roku? Nie, proszę Pana, miesiąc. Ale księdze prowadzi. Ja zadzwonię za miesiąc. I kiedy zadzwonię na miesiąc, mówię, proszę Pana, ja się zdecydowałem, Pan go namaluje. No dobrze, ja już muszę, to się postaram. A prymas go załatwił, mówi tak, ale proszę malować od razu dwie kopie. To robicie czystość, bo ja nie wiem, czy jedną namaluję, a Pan mi każe dwie. I wtedy usłyszę od prymasa, proszę nie dyskutować, proszę malować. Namalował dość szybko w swojej pracowni, a jeszcze mało. Ja mówiłem już dzisiaj, ikona ma ponad 60 lat. Jest namalowana na trzech deskach. A zapytam wprost, czy widzicie jakieś pęknięcie? Nie. To jest właśnie to. Niektórzy może tam, ja, jak byliście blisko, podczas wyjmowania, kiedy młodzież miała wziąć, szukałem jeszcze dwóch chętnych panów silniejszych, bo obraz waży 90 kilo, tak jak go widzicie. To się tak mówi, a obraz, to nie, to naprawdę trzeba, bo dochodzi trema i pewne rzeczy, a ja dawałem mu bezpieczeństwo, jeśli się komuś podoba, czy nie, ja muszę pewnych rzeczy wymagać. I dzisiaj kochani powiem tak, dlatego ten obraz jest tak ciężki, bo Torvald pomyślał o tym, że on będzie noszony, bo on wiedział o tym. Więc go tak zabezpieczył, z tyłu, za obrazem, jest taka szachownica, taka bardzo gęsta, że ten obraz jest jakby przyspawany. Dlatego on się nie ruszy. On może być w różnych pochyłościach, gdzie zawsze proszę, żeby ci, co niosą, byli mniej więcej jednakowego wzrostu, z przodu, z tyłu, bo lepiej się niesie i lepiej to wygląda. On wytrzyma. Tyle tylko, że no, ktoś o tym pomyślał. I dlatego też jest ciężki. Ale wracając dalej, Torvald namalował wszystko oprócz twarzy Matki Bożej, Jezusa i Rąk. Bo to malował w dziwny sposób. Na jasnej górze nie było czule. Kiedy już miał dokończone te ikony w swojej pracowni, na początku marca 1957 roku przyjechał na Jasną Górę. Tu mu zrobiono takie schodki, że mógł wchodzić tam wysoko i patrzeć na twarz Matki Bożej, tak jak teraz na swoją rękę. Że z bliska widział wyraźnie i dobierał kolory. Też te rysy, tak, żeby ona była jak najbardziej podobna. Dzisiaj ktoś powie, no zrobić zdjęcie. No teoretycznie tak, ale zdjęcie to nie jest ta praca. Kiedy to malował, to też właśnie w taki sposób, że sztabuki były na dole zakrystii, bo to je można było rozłożyć. A on mnie tak wchodził z paletą, dobierał kolory, schodził po słupkach, doszedł do sakrystii, malował tu troszkę, tu troszkę, tutaj ja bym gdzieś tam na pracę musiał wyjść, nie? Po schodkach w dół, troszkę namalował i tak przez 6 tygodni. Góra, dół, góra, dół, góra, dół. W tym czasie, jak mówię, nie było czułań, ale niektórzy, czasami siostry zakonne, czasami ludzie święcy też przychodzili. Ci, którzy wcześniej się jakoś tak mówili, przychodzili i przez cały ten czas, kiedy on malował, modlili się na różańcu. W ciszy, żeby jemu nie przeszkadzać, ale modlili się, żeby on to zrobił jak najlepiej. I kochani, powiem tak, dzisiaj ten obraz konserwuje jego córka, pani Ania, też już wiekowa pani, ma prawie 80 lat. I kiedyś on jej powiedział tak, w swoim życiu namalowałem 15 kopii obrazu Matki Bożej, ale nigdy żadna mi nie wyszła jak te dwie pierwsze. I chyba każdy wie dlaczego. On w to włożył serce, potem już go tylko opisał. Jak ktoś coś maluje, to wkłada w to serce, tak? A potem można to odbić na kserów. Zobaczcie, jak to czasami wygląda. Ja wiem, z czasów jeszcze moich nie było ksera. Ale tak, ja siedziałem na przykład na tym wypracowaniu, jakbym się napisałem tego, kolegę, daj spisać. I on to przepisał za 3 minuty, a ja siedziałem 2 godziny, tak? Tak to czasami wygląda. Pan Bóg błogosławi też i ten trud, który wkłada. Ale wracając, zaraz kiedy skończył, prymas powiedział bardzo dobrze, bo już był na wolności. I tu widzicie, na środku jest taka tabliczka złota, tam jest napisane tak. Kopię obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, nie Częstochowskiej. Bo
Bo słyszeliście kiedyś o Matce Bożej Wileńskiej? Ktoś słyszał? A o Ostrawramskiej? No a ona jest gdzie? W Wilnie. No ale właśnie na tym to polega, że ona jest w Ostrej Bramie, a ta jest na Jasnej Górze. Bo jak tam przyszła, to Częstochowy w ogóle jeszcze nie było. Była wieś Częstochówka. 2,5 kilometra od klasztoru. Więc to jest poprawniejsza nazwa, chociaż dzisiaj używamy no, częściej może tej częstochowskiej z racji tego, że tak się to rozpowszechniło i nawet w Łuczawie jest rytuał o Matce Bożej Częstochowskiej. Ale kiedyś tego nasi nie dopilnowali, bo nie wiedzieli, że to będzie takie ważne. Wracając teraz do dalej jest napisane tak. Poświęcona w Rzymie na Watykanie dnia 14 maja 1957 roku przez papieża Piusa XII w obecności księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski i jeszcze trzech innych biskupów. Kiedy papież poświęcił obydwa te wizerunki, bo prymas zabrał obydwa, to jeden dostał w podzięce, a drugi prymas przywiózł już potem do Polski. To jest właśnie ten. Kiedy przywiózł to przez kilka tygodni, miał w swojej kaplicy namiotowej, potem była w katedrze świętego Nauczyciela na Starym Mieście w Warszawie. Ale już 23 sierpnia 1957 roku przywiózł ją na Jasną Górę. 26 sierpnia w roku po tym wydarzeniu, jak ludzie krzyczeli Matko przyjdź do nas, dokonał się taki mistyczny akt zaślubin. Znowu była procesja z obrazem Matki Bożej, tym prawdziwym, a ten stał tam na miejscu przewodniczym. I kiedy przyszli z tym drugim, to te obydwa obrazy były dotknięte do siebie. Dzisiaj ten ksiądz Jóźmego mówi, no to takie jakieś dziwne, no może i dziwne, ale my ze czcią zawsze kogoś całujemy. I ja powiem tak, te dwie ikony były dotknięte do siebie, jakby dwie siostry bliźniaczki się spotkały, tak? Chciałbym w ten sposób, żeby to, co ja nazywam omodleniem, bo nie wiem, jak to nazwać tak, żeby nie używać dużo słów, z tamtej ikony, która była omadlana przez 14 czy 16 stuleci, przeszło coś i na tą. Bo w prawosławiu mówi się tak, że ikony żyją, póki się ktoś przed nimi modli. Dzisiaj przed tą ikoną mogę powiedzieć, że modliło się już kilkadziesiąt milionów ludzi. Bo choć dzisiaj to drugie nawiedzenie jest może mniej liczebne, to o to chodzi, bo matka czasami ma kilkoro dzieci, ale powiem, jak czasami matka jedna czy druga, że tylko na jedno mogę liczyć. Nie na wszystko, tylko na jedno. I dzisiaj nie chodzi nam tylko o ilość, ale właśnie o otwartość serca. Od tego 26 sierpnia zaczęło się to, co nazywamy peregrynacją. Najpierw to było po tydzień w katedrze, potem po dwa. Nie chodziło od parafii do parafii peregrynacji. Ten pomysł to dopiero od 58 roku. Kiedy ludzie już powiedzieli, nie, dlaczego ma być tylko w katedrze? Czy nasz kościół jest czymś gorszy niż katedra? I tak się zrobiło właśnie to. W roku 58 zaczęła się peregrynacja w dawnej archidiecezji warszawskiej. Trwała prawie dwa lata, potem kolejna, kolejna. I coś tu jeszcze trzeba dodać. Do roku 56, choć komuniści przeszkadzali, uśmieszali, zabraniali, zastawiali drogi, to peregrynacja jakoś w miarę spokojnie przebiega. Czasami ludzie musieli poczekać, tak jak dzisiaj, żeby było idealnie na czas, ale wszystko działo się mniej więcej spokojnie. Po mileniu, już we wrześniu, milenium skończyło się też w sierpniu, już we wrześniu aresztowali ją po raz pierwszy. Kiedy jechała do Fraunhofera, w lesie pod Ostródą, zatrzymano co wychodzi, wytargano obraz, zabrano do sądu milicyjnej i przywieźli do Warszawy, zrzucili przed katedrę. Szybko przyszedł kościelny, ludzie też powiadomiony ksiądz prymas przyjechał i pytał, co się dzieje, proszę schować. I ludzie chcieli wejść też do katedry, nie wpuścili. A w katedrze było, gdzie ją postawić? No, prymas mówił, to może na ołtarz, nie, na boczny, nie, schować. Ktoś wymyślił, do zakrystii.
Zanieśli do zakrystii, ustawili na stole wysoko, a ktoś zostawił zapalone światło. A ludzie biegali wokół katedry, bo chcieli ją widzieć i znaleźli. Ale widzieli ją przez zakratowane okienko. I co powiedzieli? To, co się da powiedzieć. Uwięzili Matkę Bożą. Wypuśćcie Matkę Bożą. Przez cały tydzień było od kilkuset do 2000 ludzi. 24 godziny na dobę przed oknem zakrystii katedry Świętego Jana Chrzciciela. Po tygodniu komuniści jakby zmienili, oddali. Znowu się zaczęło. Wszyscy się znowu cieszyli. Na krótko. Pod koniec października, kiedy miało jechać do Katowic, w lesie pod Będzinem było już więcej milicji, więcej funkcjonariuszy i powiem, działania były gorsze. Wytargano obraz, obwiązano od razu prezenty milinami. Ojciec Lucusz, który wtedy prowadził samochód, jak ja dzisiaj rzucił kluczyki i jego pobili, poszedł od razu go wzięli do więzienia. Kluczyki znaleźli samochodem kaplicą, już z zasłoniętym obrazem, na jasno, które wrócił ksiądz biskup katolicki. Wtedy zawołano naszym przełożonym, przeora i generała i powiedziano tak: jeśli obraz kiedykolwiek opuści Jasną Górę, wam powinno w bierzemy klasztory w Warszawie, Krakowie, po wszystkich kleryków, młodych ojców do wojska. To tak jakby dzisiejszemu człowiekowi powiedzieć: nie będziesz miał pracy, zabierzemy ci mieszkanie, a ty sobie żyj. Młodzi dzisiaj tego nie rozumieją, ale kto ma troszkę więcej lat, to wie, że to były troszkę inne czasy. I tak było 10 długich lat, ale ku zaskoczeniu komunistów stało się coś, czego nie przewidzieli. Przez 10 lat i już 3 dni po tym, jak ją aresztowali pod Będzinem, w Piekarach Śląskich na Marywie czekało 100 tysięcy ludzi. Przyszła w innej formie. Była świeca, jak u was. Był ewangeliusz, tak jak u was. I była Matka Boża, ale nie wyobraźcie, w pustych ramach. I kochani, to są te ramy, które tu są. Przez 10 lat ludzie nie widzieli Matki Bożej, tylko puste ramy, a to ich mobilizowało jeszcze bardziej. Komunistom to, jak to się mówi, no, krwi na psu. Przyszedł rok 76. I wtedy miało być nawiedzenie w Radomiu. Radom wtedy należał do diecezji sandomierskiej. Kilka tygodni przed tym do prymasa przyszedł taki ksiądz Józef Wójcik i mówi tak: księże prymasie, ja jestem z Radomia. Ja się tu urodziłem, tu wychowałem, tu skończyłem szkołę, tu jestem księdzem. Ja chcę, żeby Matka Boża była u nas. A prymas mówi: ja też chcę, ale się nie. Ale ja mam sposób. Jaki? Ja ją z Jasnej Góry ukradnę. Józef, co ty mówisz? Tak, proszę księdza, ja ją z Jasnej Góry ukradnę. I to, o czym teraz mówię, możecie sobie, jest dzisiaj taki spektakl. Przed chyba 5, 6 tygodniami był w telewizji. Nazywa się to Złodziej w Sudanie. Na YouTube znajdziecie bez problemu. No i prymas mówi: no ale jak ty to zrobisz? Mówi: księże prymas, jak się jedzie na Jasną Górę i poprosi, to siostry dają mu klucz. I ksiądz tam może się iść pomodlić. I ja znajdę sposób, żeby ją wywieźć. Kilka tygodni po tym, przyjechał na Jasną Górę, poprosił o klucz, poszedł się pomodlić, ale zanim go oddał, zrobił sobie odcisk w prostej linii. Oddał klucz, poszedł z tym odciskiem do ślusarza, niedaleko, na rynek Kieruński, to jest 600 metrów od Jasnej Góry. I mówi ślusarzowi: taki klucz, ten problem. Proszę księdza, za 2 godziny. Kiedy przyszedł, już klucz był gotowy. Zapłacił, on poszedł, sprawdził, że działa. Potem tylko był, jak ją wywieźć, no bo ikona jest duża.